Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, wybuduje w Dzierżoniowie swoje nowe centralne laboratorium badawczo-rozwojowe dla całej grupy Selena. Inwestor niedawno otrzymał pozwolenie na budowę. Inwestycja zlokalizowana będzie przy ulicy Pieszyckiej w Dzierżoniowie. To jest kolejny inwestor, co prawda nie jakiś nowy, bo inwestor, który już funkcjonuje. Natomiast bardzo jestem zadowolony z tego, że będzie wykonywana spektakularna inwestycja. To będzie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla całej grupy Selena. Grupa Selena jest to grupa kapitałowa, która skupia w swoich szeregach wiele firm związanych z budownictwem. Różnego rodzaju komponenty, pianki, kleje i tak dalej. Te firmy są rozlokowane w wielu krajach Europy, ale nie tylko, bo i w obu Amerykach i w Azji, więc grupa kapitałowa jest dosyć duża. No i bardzo się cieszymy z tego, że właśnie w firmie strefowej, w firmie Libra już zostało wydane pozwolenie na budowę. Już jest kompletowane finansowanie i w najbliższych tygodniach rozpocznie się właśnie ta inwestycja, która będzie takim ważnym wydarzeniem dla miasta, bo już nie tylko przemysł przetwórczy, ale też właśnie takie wyższe technologie zaistnieją w Dzierżoniowie, na ziemi dzierżoniowskiej. Myślę, że to będzie takie koło zamachowe do tego, żeby kolejne inwestycje właśnie typu centra badawczo-rozwojowe czy jakieś inwestycje związane z innowacjami u nas powstawały. No, wiąże się to z tym, że na pewno zasili nasz teren kadra wysoko wyspecjalizowana. Wiadomo, że w takich instytutach badawczo-rozwojowych pracują już osoby wysoko wykształcone. To są doktorzy, to są inżynierowie, to są chemicy, więc mam nadzieję, że będzie to taki, jak mówię, koło zamachowe, które pozwoli ściągnąć do nas jeszcze więcej firm, jeszcze więcej technologii. A dla naszych mieszkańców też to będzie atut, bo ci, którzy właśnie mają to wykształcenie wyższe i w takich kierunkach się specjalizują, na pewno łatwiej znajdą jeszcze pracę niż do tej pory. Grupa Selena jest także uczestnikiem programu Polski Champion. Program wspierania polskiego biznesu realizowany jest na zlecenie miasta Wrocław przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.